Czy ten hotel jest lepszy od Viagry? Oczywiście, szczególnie ta siarka robi dobrze na różne członki. Niektóre ona rozluźnia, ale niektóre naprawdę usztywnia. W związku z czym bardzo polecam kąpiel w siarce mężczyznom. Pieniądze nie śmierdzą, ale siareczka troszeczkę tam śmierdzi, ale to też tak przeczyszcza tutaj kanały, prawda, górne drogi oddechowe, dolne drogi oddechowe. Tak, polecam. Menu fantastyczne. Kasia ugotowała dzisiaj skrzynecka takie fantastyczne rzeczy. No, po prostu łosoś był boski, a potem była gęś, również boska, a w międzyczasie jeszcze był barszcz, jeszcze bardziej boski niż ta gęś i ten łosoś. Panie Bartoszu, jakie wrażenia po pinoterapii, prawdopodobnie najbardziej specyficznym masażu? No najbardziej ostrym chyba, najbardziej spektakularnym, bo ludzie podobno krzyczą na nim, aczkolwiek efekt jest niesamowity. Po tym bólu idzie po prostu słodkie ukojenie. Rozkosz. Nazywa się to gwoździowanie. Czy rzeczywiście wbijano w pana gwoździe? Tak, gwoździe i różne takie elementy katorżnicze, tak bym to nazwał. Czy rzeczywiście było to bolesne? Momentami bardzo bolesne, naprawdę bardzo bolesne, ale to nie jest taki ból nie do wytrzymania, bo to się da wytrzymać. Natomiast efekt potem, no brak mi słów po prostu, to jest tak fantastyczne. Czyli wydzielają się endorfiny? Całe litry endorfin, tak. Był pan oblany potem? Potem byłem oblany potem, a jeszcze w międzyczasie byłem oblany miodem, żeby wyciszyć efekty.